Cię, Najświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie, i błogosławimy Tobie, żeś przez Święty Krzyż swój świat odkupić raczył. Pokój i dobro, kochani parafianie, kochani przyjaciele parafii. Poczekajka, pozdrawiam Was bardzo serdecznie sprzed naszego kościoła. Słuchajcie, niedziela, czwarta niedziela Wielkiego Postu, jest niedzielą letary, niedzielą radości, ale troszkę ta radość nam została zabrana z powodu tej sytuacji, jaką mamy obecnie w Polsce i na świecie, w Europie szczególnie, z powodu tej epidemii koronawirusa. Nie możecie uczestniczyć z nami na mszy świętej, nie możecie być na Eucharystii, nie możecie przyjąć Komunii Świętej, nie możecie być w tej wspólnocie. To już jest druga taka niedziela. Pamiętamy, tydzień temu nagle otrzymaliśmy wiadomość, że msze święte mogą gromadzić po maksimum 50 osób. Ta niedziela będzie taka sama. Możemy się zgromadzić tam przy świętej w takiej niewielkiej tylko liczbie. Domyślam się, że dla wielu z Was to jest duże cierpienie duchowe, że nie możecie przyjąć Komunii Świętej, nie możecie adorować Pana Jezusa. Zachęcam Was do tego, kochani, żebyście się łączyli z nami przez to, co jest możliwe, przez takie duchowe łącze z nami, przez duchowość pewną, ale też wychodzimy ku Wam z taką propozycją, że możecie być z nami na adoracji Najświętszego Sakramentu. Ta adoracja trwa nieustannie, to jest pomysł naszych braci z seminarium, kleryków naszych kochanych. Oni wpadli na taki genialny pomysł, żeby zrobić adorację w naszym chórze zakonnym. I ta adoracja Najświętszego Sakramentu trwa cały czas, od 5:30 w dni powszednie do 22:00. Włącznie można się z nami łączyć na modlitwie brewiarzowej, jucznia, nieszpor i kompleta. Dodatkowo też była w piątek chyba transmisja Drogi Krzyżowej o 17:00 i w niedzielę, czyli dzisiaj będzie transmisja Gorzki Żal o godzinie 17:00, później kazanie pasyjne. Te gorzkie żale zostały przerwane w tamtą niedzielę, zanim się troszkę pozbieraliśmy, ale zachęcamy Was do tego uczestnictwa z nami właśnie przez internet, jakby na żywo, online, łączyć się z nami i modlić się z nami. Zachęcamy Was do takiej modlitwy, żebyście trwali w Waszych domach na modlitwie. Kiedy nie możecie przyjść do kościoła, też do tego jednak musimy Was zachęcać. To dla nas jest trudne. Nie zapraszamy Was do kościoła dzisiaj, ale wręcz musimy Wam powiedzieć, żebyście zostali w domach. Weszła wczoraj ustawa, stan wyjątkowy epidemiologiczny w Polsce. Z tym bardziej jeszcze musimy się powstrzymać, jeszcze musicie zostać w domu, ale chcę Wam powiedzieć, że tęsknię za Wami jako proboszcz, tęsknimy za Wami jako kapucyni, bo Kościół jest pusty, nie jest całkowicie zamknięty, Kościół jest otwarty. Codziennie msze święte są w takim porządku, jak do tej pory były. Tu się nic nie zmieniło. Zmieniła się tylko niedziela, ale tych mszy jest jeszcze więcej, bo mamy 10 mszy świętych w ciągu dnia, w każdą niedzielę, teraz aż do odwołania. Co godzinę jest Eucharystia, tylko dlatego, że jest dla małej grupy osób. Jeżeli taka potrzeba zajdzie, to jeszcze jest w Starym Kościele, są kolejne Eucharystie, kolejne msze święte dla tych ludzi, którzy chcą, przyjdą, a przekraczają tę liczbę. No ale musimy Wam powiedzieć, że zostańcie w domach. Ci, co się boją, ci, co mają jakieś powikłania, choroby, są w stanie jakimś takim cięższym, czy w podeszłym wieku. Także dzieci niestety, które bardzo serdecznie pozdrawiamy, i młodzież naszą kochaną, ale musicie zostać w domu. Zawsze Was zapraszaliśmy, a teraz Wam mówimy, że zostańcie jeszcze w domu. Czekamy na sposobny czas, aż się wszystko jakoś tak ułoży. I miejmy nadzieję, że niedługo się zobaczymy znów w pełnym kościele. Tęsknimy za wami i życzymy Wam dużo zdrowia, dużo sił. Niech Pan Jezus Was strzeże, prowadzi. Pamiętajcie, że się za Was modlimy. Codziennie jest też po każdym mszy świętej wieczornej jest adoracja w tym dużym kościele naszym. Mimo tej adoracji w chórze, to jeszcze jest adoracja w kościele naszym i kilkadziesiąt osób codziennie jeszcze po mszy wieczornej, 30, 40 do 50 osób nawet codziennie zostaje na adoracji i modlimy się. Modlimy się za nas wszystkich, szczególnie ja modlę się za parafian,
za tych najbliższych, ale także modlimy się za całą Polskę, za cały Kościół, za świat, za Europę. Trwajcie na modlitwie w waszych domach. To jest dobra okazja, żeby rzeczywiście otworzyć się w domu rodzinnym na Ewangelię, na Słowo Życia, na Chrystusa, który przyszedł w rodzinie, zamieszkał w rodzinie i rzeczywiście rodzina jest takim sanktuarium i jest tym małym kościołem domowym. Skorzystajcie z tego czasu, kiedy jesteście troszkę uwięzieni w swoich domach. Otwórzcie się na Boga poprzez modlitwę, poprzez właśnie słuchanie Słowa Bożego i poprzez łączenie się z tym, co możliwe, z nami. Natomiast jeśli chodzi o transmisję mszy świętych, na razie zachęcam do tego, żeby korzystać z tych transmisji, które mamy, czy z Częstochowy, czy z Torunia, z Katedry Lubelskiej są transmisje mszy świętej. My na razie jakby takiej transmisji nie mamy. To, co mamy, to do tego was zachęcamy, natomiast kiedy się pojawi transmisja mszy świętej, spoczekajcie, to będziemy was informować. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, ze wszystkimi braćmi kapucynami was pozdrawiamy, modlimy się za was, śpiewamy suplikacje Święty Boże codziennie i niech Pan Bóg was błogosławi, niech strzeże, oddaje was w serce Matki Bożej Niepokalanej. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia.